też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc Pańska, tak, że mógł uzdrawiać. Wtedy jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusem. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto Słowo Pańskie. Sobie i swojej rodzinie ten czas rekolekcji. Dzisiaj jeszcze będzie jedna msza święta rekolekcyjna o godzinie 20. Cieszę się, że się wymieniacie, że nawet na porannych roratach, na jednych i na drugich jest was sporo. Jutro mamy dzień spowiedzi świętej i spowiedź święta będzie od 6 rano do 6.30, później 7.45, od 8.30 do 9.15 i popołudnie od 16.30 do 17.15, później przed wieczorną mszą świętą od 18 do 18.45 i przed ostatnią mszą świętą od 19.30 do 20.15. Zachęcam, żeby skorzystać teraz, żeby później w kolejce się nie złościć przed samymi świętami, bo i nasi ojcowie będą też pomagać w innych parafiach. Tak jak wczoraj zapowiadałem, przywiozłem wam tę książkę w Świętym Klemencie, Czas dla nas, albo niezwykła podróż ze świętym w tle. Przepięknie napisany życiorys świętego Klemensa, bez słodkich jakichś tam historyjek, że święty w piątek nie ssał mleka matki, bo już pościł. Nie ma takich historiek. Jest bardzo realny, współcześniony, pięknym językiem napisany. Jutro i pojutrze też dzięki życzliwości ojca proboszcza ofiary, które złożycie, będą przeznaczone też na potrzeby naszej wspólnoty warszawskiej, redemptorystów i na nasze seminarium duchowne w Tuchowie, w Bardo Śląsku, gdzie jest filozofia, i na nasz dom nowicjatu w Lubaszowie. Dlatego dziękuję wam za wszelką życzliwość. Nasze rozważanie dzisiejsze chciałbym rozpocząć oczywiście znakiem krzyża. Mimo żeśmy uczynili go na początku mszy świętej, ale może nieświadomie, może tak trochę automatycznie, zróbmy jeszcze raz ten znak krzyża, tak jak nas uczyli nasi rodzice. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, tekst dzisiejszej Ewangelii jest bardzo jasny. Bóg uzdrawia duszę i ciało. Bóg uzdrawia to, co jest naszym paraliżem.
uzdrawia człowieka, który sam już nawet był tak sparaliżowany, że nie mógł przybyć do Chrystusa. Dobrze, że miał przyjaciół. Dobrze, że pomogli mu jego najbliżsi, przynieśli, zdjęli dach, spuścili go na linach i położyli przed Chrystusem. I co Jezus zrobił? Powiedział do niego: człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Wszyscy czujemy, że jest to ogromna analogia do sakramentu spowiedzi świętej. Dalej Chrystus, widząc niedowierzanie niektórych, a nawet bluźnierstwo, jakim prawem on to czyni, mówi: co mam tym powiedzieć? Odpuszczają ci się grzechy, czy wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Dokładnie to samo dzieje się przy każdej spowiedzi świętej, kiedy kapłan w imieniu Boga udzieli nam rozgrzeszenia i mówi: wstań, idź do domu, zostaw te grzechy, skorzystaj z Bożego miłosierdzia, idź do domu, jesteś wolny. Moi drodzy, dzisiaj warto w czasie tych rekolekcji postawić sobie pytanie: co jest moim paraliżem? Co mnie paraliżuje? Mamy różne grzechy. Każdy ma swoje i czasem nawet złościmy się na siebie, że ciągle z tymi samymi grzechami przychodzimy, ciągle się powtarzają. Czasem słyszy się taki lament gdzieś tam u jednej, drugiej osoby: no ojcze, no chciałbym już pozbyć się tego grzechu. A ciągle się powtarza. No, szatan jest inteligentny, upadłym aniołem, ale inteligentny. On doskonale wie, gdzie jest nasza słabość. On nie będzie atakował nas w przestrzeni, w której wie, że przegra. On będzie atakował nas tam, gdzie wie, gdzie jest nasz słaby punkt. Jeżeli ktoś ma problem z seksualnością, to tam będzie atakował. Jeżeli ktoś ma problem z używkami, z narkotykami, z alkoholem czy z czym innym, to będzie tam atakował. Jeśli ktoś za dużo mówi i byle co, i byle jak, to tam go zaatakuje. Szatan doskonale wie, gdzie może nam dokuczyć, gdzie może nas pokonać. On jest ambitny, nie chce być przegrany. I moi drodzy, dzisiaj warto sobie postawić pytanie: co jest moim paraliżem? Jak się spowiadam? Z czego się spowiadam? Bo my często się spowiadamy trochę przez całe życie, tak jak małe dzieci. Są nawet już bardzo zaawansowane wiekowo osoby przychodzą i spowiadają się: nie mówiłam paciorka, nie byłam w kościółku i nie słuchałam tatusia i mamusi. A mamusia i tatuś żyją? Nie żyją, już dawno nie żyją, bo stara jestem, ale zawsze się tak spowiadałam. No właśnie. Może warto zrobić sobie porządny rachunek sumienia, bo jest 5 warunków dobrej spowiedzi i rachunek sumienia jest jeden z nich. Czy ja się dobrze spowiadam? Z czego się spowiadam? Zobaczcie, kochani, my do niektórych grzechów się przyzwyczajamy. Tłumaczymy sobie. Mówimy: no tak, no przecież no taki świat jest, ojciec tego nie rozumie. Pamiętam rozmowę z jedną mamą studentki, która przyszła oburzona gdzieś tam odwiedzając we Wrocławiu swoją córkę i mówi: proszę ojca, proszę księdza, nawet mówiła, i że jakim prawem ja zakazuję mieszkania chłopakom i dziewczynom razem w akademikach. Przecież oni są inteligentni, ja sobie tutaj jest na drugim roku studiów. Ona jest inteligentną osobą. Wiemy, proszę pani, szatan też jest inteligentny. Żeby się pani nie zdziwiła. No przecież, mówię, chłopak z dziewczyną mieszka. Chłopak z całym szacunkiem, ale nie jest worek cementu i długo w spokoju nie poleży. I potem nagle się zdziwiła, że została szybko babcią. No niestety takie jest prawo natury. I co z tego, że wielu
co drugie. I na pewno większość z nich przeżywała warsztaty przedmałżeńskie. I moi drodzy, tu trzeba bardzo jasno powiedzieć, kiedy przegrywamy? Kiedy przegrywamy walkę z szatanem? Wtedy, kiedy nam się wydaje, że my go przechytrzymy. My tak często myślimy, będę mądrzejszy. Oczywiście logika to logika, ale życie to życie. Nasze słabości, nasze uzależnienia, nasze namiętności. To wszystko powoduje, że my przegrywamy walkę z szatanem. Nie dowierzamy tym, którzy nam mówią, trzeba się pilnować. Kolejny problem to bagatelizowanie grzechu. My często mówimy, bo przecież XXI wiek trzeba inaczej patrzeć. Wszyscy tak robią. Wczoraj mówiłem, że warto o tym pamiętać, że na Sąd Boży nie będziemy żyli z sąsiadką, z kolegami, nie będziemy żyli ze znajomymi z Facebooka czy z Twittera, tylko będziemy żyli sami. Twarzą w twarz z Panem Bogiem i Pan Bóg spyta, co zrobiłeś albo co zaniedbałeś. Kolejny problem w naszej walce z szatanem to jest prywatyzacja sumienia. My mamy takie trochę prywatne sumienie, bo według mnie, co z tego, że jest katechizm, co z tego, że jest nauka Kościoła, ale według mnie, jeśli jest taka tendencja, to wszystko według mnie. My trochę traktujemy niektóre przykazania jak totolotek, wybieramy sobie te, które nam pasują. 10 przykazań, przykazania kościelne i inne elementy nauki Kościoła, to nie jest totolotek, że sobie wybierzesz to, co ci pasuje. Bo zwykle wybieramy tylko te, z którymi mamy problem, a te, z którymi mamy problem, to nam nie pasują. Kolejny problem to jest w ogóle niemówienie o grzechu. Mówienie o grzechu dzisiaj jest niemodne, staroświeckie. I wiem, że to, co mówię dzisiaj, też jest staroświeckie, ale Bogu dziękować, to jest nauka Kościoła od 2000 lat. I między innymi bohater dzisiejszej liturgii, święty Ambroży, też walczył z taką herezją, że niemówienie o grzechu. Dzisiaj zamieniamy wiele słów. Nie mówimy już o małżeństwach, tylko o partnerstwie. Nie mówimy o zdradzie małżeńskiej, tylko o jakimś romansie. Zobaczcie, jak są wybierane pewne słowa z naszego słownika. Usuwa się pewne słowa, które są niewygodne. Nawet małżeństwo nie pasuje, bo wtedy zakłada się jeszcze trochę staroświecko męża i żony. Inna sprawa to, z czego się spowiadamy. Jak się trafi jakaś wielka sytuacja grzechowa, grzeszna, to się spowiadamy, ale z tych małych grzechów się nie spowiadamy, bo nie spowiadamy się na przykład ze złych manier. Kiedy się spowiadałeś, się spowiadałeś ze złych manier. Kiedy z wzajemnej oziębłości w rodzinie, z tych cichych dni, kiedy prowokuje się czasem, żeby mieć święty spokój, żeby nie rozmawiać, z tych praw dialogu, będziemy jeszcze jutro i pojutrze o tym mówić, braku dialogu małżeńskiego, braku dialogu w rodzinie, z dziećmi, bo my często mówimy do, a nie rozmawiamy z kimś. Może warto by się było czasem przynajmniej wyspowiadać z naszej małostkowości, z naszego skąpstwa, z naszych kłótni, z tego, że żona będzie wierciła mężowi dziurę w brzuchu, bo na Orlenie sobie kupił coś tam do tego paliwa. A żona kupiła sobie jakąś szlinkę, no bo weszła do sklepu z pustym koszykiem, nie wyjdzie. Teraz może nie potrzeba malować się, bo pozasłaniane usta, ale za chwilę maski zdejmiemy, jak będzie szczepionka i trzeba się będzie malować. I zobaczcie, ile czasem jest wojny domowej o błahy.
się w ogóle zmieniło w Twoim życiu. Dzisiaj potrzeba postawić sobie pytanie też, nad czym w ogóle pracuję. Czy ja w ogóle pracuję nad czymś? Zobaczcie, jak się zmieniła kultura języka. Jeszcze tak niedawno było nie do pomyślenia. Wulgaryzacja języka, mówiło się, że musi być język parlamentarny, czyli kulturalny, inteligentny. Do dzisiaj zachowaj, Panie Boże, ten język. Wulgaryzacja języka w naszych rodzinach. Też o tym będziemy mówić jeszcze trochę dokładniej. Ale zobaczcie, to, co jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu wydawało nam się grzechem, dzisiaj przesunęliśmy granice. Mówimy, że to jest takie nowoczesne podejście. Kto jest dla nas autorytetem? To jest bardzo ważne. Kto jest moim autorytetem moralnym? Były takie czasy, my starsi to pamiętamy, kiedy zatem owcy byli tacy, którzy kreowali kulturę w państwie komunistycznym. Wszyscy się na nich patrzyli. Dzisiaj takimi są celebryci telewizyjni. Oni poprzez swoją wulgaryzację czasem języka stwarzają nową modę, a młodzi często bezkrytycznie to naśladują. Czy jako rodzic reagujesz też w domu na to, co się dzieje? Czy umiemy sobie przebaczyć? Zobaczcie, w naszych rodzinach często brakuje wzajemnego przebaczenia. Nie potrafimy sobie przebaczyć. Nie potrafimy innym przebaczyć. Mówimy, Boże, miłosierdzie jest wielkie, tak. Ale kiedy popatrzymy na Golgotę, obok Jezusa były dwa krzyże. Na jednym krzyżu był tak zwany dobry łotr. Dobry łotr ma, święto sobie ma. Na drugim był ten zły łotr. Obydwaj korzystali właściwie z tej możliwości bycia blisko Chrystusa. Jeden skorzystał z Bożego Miłosierdzia, jak czytamy na kartach Ewangelii, był razem z Jezusem w raju. Ten drugi nie. Miłosierdzie Boże nie jest automatyczne. Musimy nazwać grzech po imieniu. Nazwać grzech po imieniu. Przyznać się do tego grzechu i poprosić o miłosierdzie. Zobaczcie, my mamy taką tendencję trochę pakowania każdego naszego grzechu, trochę jak te prezenty teraz przed świętami. Pakujemy w takie piękne złoto, taką kartkę jeszcze, żeby pięknie tego spowiednika oczarować, nazwać ten grzech tak najpiękniej, jakby się dało. Im bardziej poluje grzech, tym piękniej go chcemy. A może trzeba stanąć w takiej pokorze przed Bogiem? Może trzeba powiedzieć, Panie, przekombinowałem trochę w swoim życiu. Może trzeba powiedzieć, Panie, okaż mi swoje miłosierdzie. Może trzeba się w końcu dobrze wyspowiadać i nie jak dziecko przez całe życie, paciorka nie mówiłem i brzydko się bawiłem. Do kościółka nie chodziłem. Może trzeba w końcu uklęknąć, zrobić sobie dobry rachunek sumienia, wyspowiadać się. Może trzeba znaleźć spowiednika dobrego. Szukasz lekarza, szukasz fryzjera, szukasz manikurzystki. Może i warto spowiednika. Może pytanie postawię, kiedy modliłeś się za spowiednika, do którego idziesz do spowiedzi? Czy kiedykolwiek modliłeś się o światło Ducha Świętego dla spowiednika? Dzisiaj walka między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci prowokuje w nas często byle jakie wybory. Byle jakie wybory grzechu, który często próbujemy nazwać nawet wolnością czy czymś dobrym. Potrzeba nam dużo światła Ducha Świętego do rozróżnienia. Zobaczcie, ile w nas jest gnuśności jeszcze, ile w nas jest lenistwa, może właśnie ta pandemia jeszcze trochę tak rozróżnia.
trzeba do pracy zawsze iść, można z domu przez komputer. Staliśmy się leniwi, nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Zobaczcie, ilu ludzi dzisiaj nawet tak w rozmowie się nawet pyta, chodzisz do kościoła? Nie, nie, bo jest dyspensa. Jest dyspensa. A uczestniczysz w liturgii, będąc starszym, schorowanym, wystraszonym, możesz skorzystać z dyspensy, ale czy uczestniczysz w tej liturgii? No, włączam przy śniadaniu. Jemy śniadanie i oglądamy mszę z łagiewnią czy z kąśnią. To nie jest rancho ani plebania. To ma być liturgia. Może w końcu skończy się też i pandemia i wrócimy do normalnych warunków, kiedy będzie można uklęknąć. Ale czy tęsknisz za liturgią? Czy brakuje ci Chrystusa? Może warto dzisiaj sobie postawić to pytanie. Niech to na dzisiaj wystarczy. Jutro ciąg dalszy. Amen. Zanieśmy teraz do